Pan Samochodzik. Klasztor w Zagórzu. Rozdział dziewiąty. Mała wskazówka na szóstce, duża na dwunastce. Szósta rano. Położyłem rękę wzdłuż ciała i wpatrzyłem się w sufit namiotu. Z zacienkiej warstwy żółtego materiału widać było prześwietlone światłem zielone płótno tropika. Wczoraj wieczorem byłem zbyt zmęczony, żeby zastanawiać się nad postępami w śledztwie. Teraz umysł, wypoczęty i oczyszczony przez sen, pracował dużo lepiej. Przydałaby się jeszcze tradycyjna mocna kawa, żeby ostatecznie przegnać poranne oszołomienie, ale nie chciało mi się na razie wstawać, więc rozmyślałem należąco. Skarb trzech mnichów. To co na początku było niejasną plotką, która niczym piórko stopę połychtała lekko moją ciekawość, okazało się poważną sprawą. Wystarczyło pójść tropem jednego z mnichów, by odkryć, że wieść gminna przechowała dość dokładną relację o tym, co stało się przed pięćdziesięcioma laty. Ojciec tomasz nie tylko potwierdził, że wraz z bratem ksawerym poszukiwali wówczas jakiegoś skarbu, rzucił też, chociaż posługiwał się, ze względu na tajemnicę spowiedzi, półsłówkami, nowe światło na wydarzenia owej dramatycznej nocy. Podczas której zmarł ojciec Stanisław. Jak to jednak zwykle w śledztwie bywa? Wyjaśnienia ważnego świadka, ujawniając wiele nowych faktów, rodziły zarazem mnóstwo nowych pytań, na które trzeba było odpowiedzieć, żeby dotrzeć do prawdy. Skąd brat Ksawery dowiedział się o skarbie? Czy udało mu się go odnaleźć? Dlaczego rano po feralnej nocy ojciec Stanisław leżał ubrany na pościelonym łóżku i dlaczego miał mokre włosy? I dlaczego brat Ksawery postanowił opowiedzieć ojcu Tomaszowi o nocnych wydarzeniach pod rygorem tajemnicy spowiedzi? Bo co do tego, że to właśnie on było wymienionym z imienia penitentem, nie było raczej wątpliwości. No i jeszcze ta wskazówka rzucona przez ojca Tomasza niby mimochodem na koniec rozmowy. Wtedy, gdy zdawało się, że nie ma już nic więcej do dodania i gdy zabrzmiała szczególnie znacząco. Niech pan odnajdzie porucznika Stokłosa z komendy milicji w Sanoku. Słowa zakonnika, chociaż wypowiedziane dość cicho, dudniły mi w uszach, niczym kościelne dzwony, zwołujące wiernych na niedzielną sumę. Czyżby ówczesne śledztwo milicyjne także kryło w sobie jakąś tajemnicę? Zastanawiałem się. Byłoby to co najmniej dziwne. Przecież milicja w tamtych czasach nie miała żadnego interesu w ukrywaniu ciemnych sprawek ludzi kościoła. Po gomułkowskiej odwilży nie było już nawet śladu, a rok wcześniej powstał niesławny czwarty departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego głównym zadaniem była walka z Kościołem Katolickim. Próba odbudowy klasztoru w Zagórzu musiała być solą, foku zarówno władz, jak i służby bezpieczeństwa, o czym zresztą świadczył fakt. Że wstrzymano ją urzędowo po śmierci ojca Stanisława. O ileż bardziej przekonująco wyglądałaby taka decyzja, gdyby można ją było uzasadnić nośnym propagandowo morderstwem dokonanym przez jednego z mnichów. Tym bardziej że wszystko wskazywało na zbrodnię na tle materialnym. Milicja jednak nie podjęła żadnego z tych atrakcyjnych wątków, miałem zamiar odnaleźć porucznika stokłose i zapytać, dlaczego tak się stało? Czas wstawać, Pawle, pomyślałem, patrząc znów na zegarek, który tym razem pokazywał za kwadrans siódmą. Obróciłem się na brzuch, podparłem na ramionach i zginając nogi w kolanach, usiadłem na łydkach. Zdejmując koszulkę, zrozumiałem, że nie można dłużej odwlekać kąpieli. Odziałem się wnoszone wczoraj spodnie i koszulę, spakowałem ubrania na zmianę i przybory toaletowe do małego plecaka, po czym wyszedłem z namiotu. Obóz u stóp klasztoru wyglądał na uśpiony. Nikt nie wybierał się po sprawunki do miasta, nikt nie krzątał się wokół wczesnego śniadania, nie było ani jednego chętnego, by obejrzeć ruiny o świcie. Wsiadłem do wehikułu i uruchomiłem silnik. Chociaż jednostka napędowa wozu pracowała w trybie normalnym, a nie rajdowym, jej warkot brzmiał w porannej ciszy niczym uderzenia pneumatycznego młota. Doznając poczucia winy, że mące sen moich sąsiadów, przejechałem jak najszybciej odcinek dzielący mnie od bramy. W ostatniej chwili pozdrowiłem tylko machnięciem ręki królika, który właśnie wyłonił się z namiotu i wyjechałem na piaskową drogę wiodącą do szosy. Po kwadranę się parkowałem już na stacji benzynowej. Fuknięciem niezadowolenia skwitowałem wiadomość, że cena benzyny po raz kolejny podskoczyła o kilka groszy. Zatankowałem samochód pod korek i wszedłem do sklepu. Tam zapłaciłem za paliwo i za prysznic. Kupiłem też mydło. Przez następny kwadrans z przyjemnością spłukiwałem z siebie kilkudniowy brud. Przebrawszy się w świeże ubrania, ogoliłem się jeszcze dokładnie przy umywalce, wyszczotkowałem zęby i wyszedłem z łazienki. Nabrałem nagle ochoty na kawę i stanąłem w dość długiej kolejce do kasy. Razem z kilkoma kierowcami o podkrążonych oczach, które świadczyły, że musieli prowadzić przez całą noc. Czekając na swoją kolej, rozejrzałem się wokoło i, ku memu zdziwieniu, zaoszkloną frontową ścianą sklepu, obok rzędu kilku tirów, których kierowcami musieli być zmęczeni mężczyźni w kolejce, dostrzegłem czarną hybrydową hondę. Właściciela nie było przy samochodzie. Wychyliłem się z kolejki, żeby sprawdzić. Nie ma go wśród czekających, ale na próżno. Dopiero gdy podniosłem wzrok i spojrzałem w duże okrągłe lustro zawieszone nad kontuarem kasy, pozwalające sprzedawcy obserwować, co dzieje się w odległych zakątkach sklepu, dostrzegłem studenta. Stał odwrócony tyłem, szukając czegoś w lodówce z zimnymi napojami. Poznałem go tylko dlatego, że odwrócił się na chwilę profilem. Czego pan sobie życzy? przerwał moje obserwacje młody sprzedawca. Poproszę o czarną kawę, rzekłem. Coś do kawy? Zapytał pracownik stacji i. Może jeszcze. Spojrzałem na wystawione obok kasy słodycze, ale nie dane mi było nic wybrać, bo w tym samym momencie do sklepu wpadł brodaty mężczyzna około pięćdziesiątki, ubrany w skórzaną kurtkę i krzyknął. Podekscytowany tak, jakby przez zagórz przejeżdżała właśnie karawana na wielbłądach. Chłopaki. Tuzin zmęczonych twarzy obróciło się w jego stronę, jak na komendę. Chodźcie szybko zobaczyć, jakie dziwadło stoi na parkingu. Wiedziałem o jakie dziwadło mu chodzi. Byłem tak przyzwyczajony do krytyki naszego ministerialnego pojazdu, że niemal nie zwracałem na nią uwagi. Spokojnie nasadziłem na kubek plastykową pokrywkę, zabrałem kawę i ruszyłem do wyjścia razem z grupką kierowców tirów, którzy zaciekawieni oderwali się od kolejki. Wychodząc, złapałem jeszcze złośliwe spojrzenie szperającego ciągle w lodówce studenta. Skinąłem mu głową na powitanie, ale on tylko szybko odwrócił się w stronę zmrożonych napojów i dalej przekładał je z miejsca na miejsce czerwonymi od zimna rękami. Powinien chyba pomyśleć o rękawiczkach, pomyślałem złośliwie i wyszedłem na parking. Grubka kierowców otaczająca półkolem wehikuł szydziła z niego bez litości. Ten wóz powinien mieć żółte tablice rejestracyjne, powiedział niski wąsacz ostrzyżony na jeża. A jego właściciel żółte papiery. Dodał grubasek w kufajce. Trzeba być wariatem, żeby wyjeżdżać na drogę taką landarą. Chyba zawału bym dostała. Jakby mi taka poczwara mignęła w lusterku, dodała czterdziestoletnia na oko właścicielka ciemnych okularów, różowego dresu z ortalionu i niebieskiej czapki z daszkiem. Przepraszam, rzekłem przyciskając się przez krąg arbitrów szosowej elegancji. To właściciel dobiegły mnie z pleców szepty przebiegające między zgromadzonymi kierowcami niczym władowanie tańczące pomiędzy dwoma elektrodami. Postawiłem kawę na dachu wehikułu i sięgnąłem po kluczyki. Na pana miejscu bym nie ryzykował, rzekł z udawaną troską niski wąsacz, a widząc moje pytające spojrzenie, dodał zaraz. Przecież nawet dziecko by się domyśliło, że ten gruchot rozsypie się za następnym zakrętem. Moją jedyną reakcją na huragan śmiechu jego towarzyszy była mina, mająca mówić: ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Otworzyłem wehikuł, wsiadłem i, umieściwszy kawę w specjalnym uchwycie obok skrzyni biegów, trzasnąłem drzwiczkami. Potem uchyliłem szybę od strony kierowcy i ruszyłem w stronę wyjazdu na drogę. Weź się pan chociaż ubezpiecz. Rzuciła mi na pożegnanie kobieta w różu. Tu niedaleko jest punkt pezetu. Zgłupiałaś, Hanka. Skarcił ją żartobliwie grubasek w kufajce. Przecież jak zobaczą, czym przyjechał zaśpiewają mu za polisę więcej, niż dostałby za tego potwora na złomowisku. Mógłbym oczywiście podnieść maskę wehikułu i pokazać szydercom potężną, dwunastocylindrową jednostkę napędową. Mógłbym przełączyć pojazd w tryb rajdowy i ruszyć z miejsca z hukiem silnika, piskiem opon i świstem powietrza obiegającego kanciastą karoserię. Mógłbym zareagować. Miałem jednak świadomość, że scenę na parkingu stacji benzynowej obserwuje student, którego wraz z czarnowłosą towarzyszką należało po wczorajszych wydarzeniach zaliczyć do grona potencjalnych przeciwników w drodze do skarbu Trzech Mnichów. Przez wszystkie lata kariery detektywa amatora nauczyłem się, że nie warto wykładać kart na stół przed czasem. Niech moi przeciwnicy myślą, że jeżdżę samochodem, który bardziej niż na szosę nadaje się do Muzeum Motoryzacji. Niech śmieją się w kółak z wehikułu, niech mnie zlekceważą. Dzięki temu będę mógł w kluczowym momencie wyciągnąć ciasa z rękawa, a oni zrozumieją swój błąd zbyt późno, by skutecznie zareagować. Dlatego odjechałem ze stacji benzynowej powoli, nie przekraczając 50 kilometrów na godzinę, a kiedy dostrzegłem w lusterku nad przednią szybą sunącą za mną hybrydową Hondę, specjalnie zdjąłem nogę z gazu. Zjechałem na pobocze, podniosłem maskę i udawałem, że majstruję we wnętrzu wehikułu tak długo, aż Japończyk zniknął za zakrętem. Dopiero wtedy zamknąłem przednią część wozu. Niespiesznie wróciłem za kierownicę i wytarłem ubrudzone smarem ręce szmatą ukrytą w schowku po prawej stronie deski rozdzielczej. Pociągnąłem kilka łyków letniej już kawy i ruszyłem dalej. Dwadzieścia minut później zaparkowałem obok mego namiotu. Sięgnąłem po kubek z kawą i wysiadłem z wehikułu. Zatrzasnąłem drzwi i w tym samym momencie poczułem ssanie w żołądku. Przez chwilę stałem, sącząc zimną kawę, wpatrując się w ruiny i zastanawiając, czy nie wrócić do miasta po świeże pieczywo. Ale wtedy na mur łączący Kordegard z zachodnią ścianą kościoła wspięła się niewysoka sylwetka zwieńczona charakterystycznym kwadratem harcerskiej rogatywki i zamachała do mnie energicznie ręką, po czym błyskawicznie zniknęła za murem. Wrzuciłem pusty kubek po kawie do reklamówki ze śmieciami, ustawionej w przedsionku i już po chwili byłem w kościele. Przy przejściu w zachodniej ścianie której większą część wygryzł już bezlitosny ząb czasu, czekał na mnie Pimpek. Mamy tu niezły pasztet, rzekł harcerz z tajemniczą miną, w której niepokój mieszał się z podekscytowaniem i gestem zachęcił mnie, bym podążył za nim. Zachowywał się trochę jak posterunkowy z amerykańskiego filmu, prowadzący przybyłego właśnie komisarza na miejsce zbrodni. Weszliśmy na obszerny plac, tam, gdzie wczoraj odkryliśmy nielegalne wykopaliska. Aż westchnąłem, kiedy zrozumiałem, o jakim to pasztecie mówił pimpek. Tym razem nocni kopacze nie zadali sobie trudu, by zatrzeć ślady. Dzięki temu udało im się spenetrować obszar kilka razy większy niż poprzedniej nocy. W rogu utworzonym przez ścianę kordegardy i mur oddzielający klasztorne grunty od drogi dział metrowy dół oboku 10 metrów. Po lewej stronie wykopu wznosiła się hałda ziemi przypominająca kopiec, w którym przechowuje się zimą buraki. Bez słowa dołączyliśmy do pozostałej trójki harcerzy. Chłopcy wpatrywali się w dno dołu z zaciętymi minami. Widać tam było liczne ślady odciśnięte przez buty o podeszwach z głębokim bieżnikiem. Nie wchodziliście tam? rzekłem cicho, wskazując głową w stronę wykopu. Nie, Powtórzyli harcerze jeden za drugim, jak echo, kręcąc przy tym głowami. To dobrze. Skinąłem głową i zmrużyłem oczy. Policja będzie miała co badać. Półtorej godziny później siedzieliśmy pod murem na trawie trzy metry od dziury w ziemi i obserwowaliśmy ubranego na czarno mężczyznę, krzątającego się za biało-błękitną taśmą z napisem Policja. Sześćdziesięcioletni technik znikał na długie minuty w kopie, by potem nagle wstać wyprostować się i podeprzeć plecy otwartymi dłońmi, wychylając jednocześnie łokcie na zewnątrz. Podnosił głowę do góry i oddychał głęboko, pozwalając odpocząć kręgosłupowi. Poranek miał pracowity. Przyjechał z Sanoka kilka minut po aspirancie koziele, który odebrał moje telefoniczne zgłoszenie. Kierownik zagórskiego posterunku przybył na klasztorne wzgórze kwadrans po dziewiątej w towarzystwie innego niższego rangą, bo Jednogwiazdkowego, aspiranta. Zabezpieczywszy miejsce zbrodni policyjną taśmą i pozostawiwszy na straży swego podwładnego, aspirant Kozieł rozpoczął przesłuchania mieszkańców biwaku pod kościołem. Przerwał je tylko na chwilę, gdy na wzgórze przybył technik. Rozmawiali ściszonymi głosami, po czym aspirant Kozieł wrócił do przesłuchań, technik zaś zabrał się do oględzin. Najpierw zlustrował uważnie wykop, naciągając jednocześnie gumowe rękawiczki. Potem powoli obszedł dół, przykucając co chwila i uważnie przyglądając się ziemi na dnie. Robił zdjęcia. Po dwóch kwadransach odłożył aparat do czarnej torby, westchnął ciężko i zeskoczył na dół nielegalnego stanowiska archeologicznego. Stojąc tuż przy krawędzi, wyjął z torby ramkę zbitą z listewek. Puszkę lakieru do włosów w spraju, torbę gładzi szpachlowej, dużą kuwetę, szpachlę i dwulitrową butelkę wody. Ramkę położył wewnątrz wykopu w taki sposób, że w jej środku znalazł się cały i wyraźny odcisk buta. Następnie starannie spryskał ślad w ramce lakierem do włosów i wstał. Postawił kuwetę jakieś 20 cm od krawędzi wykopu i odmierzył do niej wprawnie sporą ilość gładzi z worka. Uzbrojony w szpachylkę powoli dolewał do proszku wody, aż ten osiągnął konsystencję podobną do budyniu. Jeszcze chwilę mieszał, a kiedy szara substancja była już zupełnie gładka, znów zanurkował do wykopu i powoli wlał budyń do ramki. Trzy sekundy oceniał swoje dzieło, a potem uśmiechnął się zadowolony i nie zważając na bród, podparł się rękami. Poruszając się powoli na czworaka, badał dokładnie każdy centymetr kwadratowy dna. Wtedy właśnie postanowiliśmy odsunąć się od wykopu. Do tej pory staliśmy zaledwie metr od krawędzi i wpatrywaliśmy się natrętnie w technika, którego działania przypominały nieco pokaz iluzjonisty. Policjant był jednak tak pochłonięty pracą, że ani razu nie podniósł na nas w wzroku. Siedzieliśmy pod murem w milczeniu. Słońce, które kilka godzin wcześniej podniosło się z nadwzgórza po wschodniej stronie Osławy, Przebiegło już kawałek swego codziennego łuku i przyjemnie grzało. Trawa pod łokciami szczypała nieco skórę, a natrętne muszki co chwila przysiadały na nosie, czole albo rękach, podejmując bez ustanku swe stracęcze ataki, pomimo że co chwila któryś z nas machał ręką energicznie jak Otylia Jędrzejczak na finiszu wyścigu pływackiego. Królik oparł się o ogrodzenie z piaskowca i zamknął oczy. Pozwalając muszkom bezkarnie spacerować po twarzy, Robert, wpatrując się w ziemię przygryzał nerwowość błotrawy, a puchateki i pimpek, którzy wspięli się na szczyt muru, obserwowali pochody mrówek zdążających pomiędzy beżowymi kamieniami do ukrytego w murze mrowiska. Każdy z nas myślał nad tym, co zdarzyło się w nocy. O ile wczoraj dowiedzieliśmy się, że mamy przeciwnika w drodze do skarbu, dzisiaj została wypowiedziana nam wojna. Rywal lub rywale nie przejmowali się już zacieraniem śladów. Potężny wykop był jak rozmyślnie pozostawiana wiadomość, ten skarb należy się nam tak samo, jak wam. I nie mamy zamiaru tego ukrywać. Szkoda tylko, że nie kopiecie w dzień, ale w nocy. Odpowiedziałem w myślach na to niewypowiedziane głośno wyzwanie. Technik wyszedł z wykopu i zniknął w kościele. Po jakimś się zobaczyliśmy, jak jego głowa wynurza się z zamuru po drugiej stronie i uważnie lustruje dół u stóp ściany. Pięć minut później wrócił i, usiadłszy na brzegu wykopu, jadł kanapkę, popijając spóźnione śniadanie mocną kawą z termosu, której zapach, niesiony w naszą stronę przez lekki wietrzyk, łaskotał nozdrza. Robert chrząknął i znacząco kiwnął głową w stronę zachodniej ściany kościoła. Pod ogromną wyrwą w murze, w łukowato zwieńczonym przejściu pojawił się aspirant kozioł. Uśmiechnął się do nas i energicznym krokiem podążył w stronę technika. Policjant w cywilu obrócił się w jego stronę, zmiął papier po kanapce i wrzucił go do torby. Po czym, wspierając się na rękach, wyszedł z wykopu i stojąc na jego krawędzi, czekał na aspiranta. Zastrzegliśmy uszami jak zające, poruszyliśmy się niespokojnie na swoich miejscach i zamarliśmy w skupieniu. Każde słowo wypowiedziane przez policjantów było doskonale słyszalne w przedpołudniowej ciszy, która zapadła na klasztornym wzgórzu. Jak ci poszło z przesłuchaniami? zapytał technik, wyciągając w stronę kozieła paczkę winstonów z wystającym z niej papierosem kiepsko. Odpowiedział aspirant i gestem podziękował za poczęstunek. Technik wyjął papierosa ustami i zapalił. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Liczyłem, że może ty, policjant w czerni, przez chwilę wypuszczał dym w milczeniu, patrząc na swego rozmówcę uważnie. Bo jeśli nic nie udało ci się znaleźć, dodał kozieł, to chyba trzeba będzie zakończyć dochodzenie. Sprawa nie jest poważna. Nie jest poważna? Technik przechylił głowę. W jego głosie słychać było zdziwienie i czujność. No, wiesz, tłumaczył kozieł trochę zbity z tropu. Ile można dostać za nielegalne wykopaliska? Tydzień resztu dwa tysiące grzywny Nie mogę spędzać całych dni na szukaniu jakiegoś archeologa amatora bardzo zdeterminowanego archeologa amatora dopowiedział technik. Sugerujesz, że ten ktoś wie, czego szuka? No, Chyba. Nie widziałem zbyt wielu ludzi, którzy kopaliby takie doły bezinteresownie. Może masz rację. Kozieł upokiwał głową w zamyśleniu. Co powiesz o miejscu przestępstwa? Technik rzucił papierosa na ziemię i zgniótł niedopałek czubkiem brudnego buta. Potem się uśmiechnął. Czuję się, jakbym grał w jakimś starym kryminale, rzekł. Wiesz, takim z zagadką zamkniętego pokoju. Co masz na myśli? Zapytał kozioł. Odciski butów, a są to jedyne ślady, jakie udało mi się zabezpieczyć? Nie ma odcisków palców? Zdziwił się kozieł, wchodząc w słowo rozmówcy. Ani odcisków palców, ani odbite ręki, pokręcił głową. Nasz nocny łowca bardzo się starał, byśmy go łatwo nie znaleźli. Trzeba by przeprowadzić badania DNA albo mikrośladów. Wiesz, że nie mamy na to pieniędzy wiem skinął technik ze zrozumieniem i dlatego musimy polegać na traseologii czyli nauce o śladach nie musisz mi tłumaczyć co to jest traseologia tobie nie uśmiechnął się technik ale chyba nie tylko ty mnie słuchasz mężczyzna skinął w naszą stronę zapraszam do nas panowie machnął ręką podeszliśmy do policjantów równie niechętnie jak nieprzygotowany uczeń do tablicy spodziewaliśmy się że funkcjonariusze każą nam opuścić w wzgórze. To właśnie ci chłopcy znaleźli rano wykop, wyjaśniał Kozieł wskazując na harcerzy. A to Paweł Daniec z Ministerstwa Kultury i Sztuki przedstawił mnie technikowi. Następne dwadzieścia minut zajęło mi streszczenie funkcjonariuszowi w czerni dotychczasowych postępów w śledztwie prowadzonym wspólnie z harcerzami. Pominąłem oczywiście nazwiska występujących w opowieści osób. Słuchał w skupieniu, paląc nowego papierosa. A więc ten wykop to tylko wierzchołek góry lodowej, skwitował moje wywody technik. Słuchaj, Janek, zwrócił się z uśmiechem do aspiranta Kozieła. Chyba powinieneś z nimi współpracować. Tym bardziej, że się zagadaliśmy, a oni w tym czasie sporo już usłyszeli. Czyli możemy zostać i posłuchać o zamkniętym pokoju? Zapytał Pimpek z błyskiem nadziei w nie widzę przeszkód, stwierdził po chwili namysłu aspirant, ale pod warunkiem, że nie powtórzycie nikomu nic z tego, co tu usłyszycie. Słowo harcerza uderzył pięścią w klatkę piersiową tak mocno, że jego twarz wykrzywił lekki grymas bólu. Pozostali chłopcy złożyli podobną przysięgę. Ja zaś, nieproszony o to, pokazałem funkcjonariuszom ministerialną legitymację. Zanim przejdę do tak wyczekiwanej zagadki zamkniętego pokoju, milkliwy dotychczas technik w obecności większej publiczności stał się nagle uosobieniem elokwencji. Pozwolę sobie wrócić jeszcze na chwilę do traseologii. Badanie śladów pozostawionych na miękkich powierzchniach było stosowane przez rozmaite organy ścigania na długo przed tym, zanim Austriak z Grazu, sędzia Han z Gross Skodyfikował współczesną kryminalistykę pod koniec XIX wieku. Nierzadko dzięki pozostawionym w śniegu, błocie czy ziemi śladom udawało się skutecznie ścigać i chwytać złoczyńców. Oczywiście w miarę rozwoju naukowych i dużo precyzyjniejszych metod badania miejsca zbrodni, takich jak daktyloskopia czy identyfikacja za pomocą DNA, traseologia, chociaż ciągle się rozwijała, zeszła na dalszy plan. Dopiero w latach siedemdziesiątych wieku dwadzieścia na zachodzie, a w osiemdziesiątych u nas zaczęto doceniać znaczenie tej dziedziny kryminalistycznej wiedzy. Dzisiaj traseolog to taki sam specjalista jak fachowiec od odcisków palców. Bada oczywiście nie same tylko ślady, ale także na przykład to, w jaki sposób stopa odbija się w wyściółce buta. Nie wiedziałem, że jesteś takim specem od traseologii rzekł Kozieł ze zdziwieniem. Byłem na szkoleniu zorganizowanym w Budapeszcie w 1996 roku przez FBI dla policjantów z Europy Środkowo-Wschodniej, odparł skromnie technik. Potrafiłbyś zidentyfikować konkretną osobę na podstawie odcisku buta? Zainteresował się kozioł. Teoretycznie mógłbym spróbować, ale kosztowałoby to sporo czasu i pieniędzy. Potrzebowalibyśmy laboratorium i drogich materiałów. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Westchnął aspirant kozieł ciężko. Niekoniecznie traseolog uśmiechnął się tajemniczo. Już na podstawie odlewu, który przed chwilą wykonałem i kilku prostych pomiarów, można się sporo dowiedzieć, zeskoczył do wykopu, podniósł z ziemi wypełnioną szarawą gładzią szpachlową ramkę i wrócił do nas. W prawnym ruchem wyjął odlew, odwrócił go na stronę która przylegała do ziemi i pokazał nam, objaśniając: Najpierw musimy poznać numer buta badanej osoby. Potrzymasz? zapytał, wręczając odlew aspirantowi i sięgnął do kieszeni postolarską miarkę. Rozciągnął stalową taśmę między szpicem odcisku i piętą 23 cm. Odczytał wynik czyli mniej więcej numer 37 a więc raczej kobieta wydedukował Robert. Brawo! Pochwalił go technik. Chociaż nie należy wykluczać także niskiego mężczyzny. Dlaczego niskiego? Zainteresował się Pimpek. Bo długość stopy to mniej więcej 15% wysokości człowieka. Czyli osoba, która kopała tu wczoraj w nocy ma. Liczyliśmy w myślach wszyscy, ale najszybszy był królik około 153 cm wzrostu, powiedział po pięciu sekundach: Nieźle. Rzekł policjant w Czerni z uznaniem. Puchatek, który już od kilku chwil, jako najniższy z nas, wspinał się na palce, żeby móc patrzeć na odlew, zauważył nieśmiałym głosem. Ta osoba jest też raczej chuda. Dlaczego tak sądzisz? Zapytał technik. Bo ślad jest płytki, odparł chłopak. Mój tata, który jest ciężki, zostawia bardzo głębokie ślady w ziemi za każdym razem kiedy wyrywa chwasty na działce. Po raz kolejny muszę się zgodzić, powiedział technik z uśmiechem, który świadczył, że zgadzanie się z harcerzami nie sprawia mu najmniejszej przykrości. Podsumowując, osoba, która kopała wczoraj w nocy, jest niska i szczupła. Jest też prawdopodobnie kobietą, o czym świadczy nie tylko numer buta, ale także długość kroku, którą zmierzyłem już wcześniej w wykopie. Z doświadczenia wiem, że mężczyzna tego samego wzrostu ustawiałby jednak dłuższe kroki. Należy do tego dodać, że nosi górskie buty, co można wywnioskować z faktury bieżnika oraz nieco zniekształconego ośmiokątnego elementu mniej więcej w środku podeszwy, który jest niezbyt dokładnie odbitym znakiem markowym jednego z najbardziej znanych w świadku miłośników gór producenta podeszew. W tym miejscu zrobił znaczącą pauzę i dodał zupełnie zwyczajnym tonem, no i jeszcze jeden charakterystyczny znak. Ta osoba ma skrzydła. Wypowiedziawszy te słowa, uśmiechnął się szelmowsko.